Pielgrzymkowa postać dnia. W roku 1882 pierwsza grupa misjonarzy Najświętszego Serca Jezusowego, ewangelizujących dzisiejszą Papuę Nową Gwineę, dotarła do wioski Rakunai. Wkrótce, ku ich zaskoczeniu i radości, wódz wioski, Angelo Puja, ogłosił, że on i większość mieszkańców chcą zostać katolikami. To właśnie w rodzinie tegoż wodza w 1912 przyszedł na świat Piotr. Rodzina była bardzo religijna. Ojciec pilnował, aby wszyscy zostali ochrzczeni i przekazywał im podstawowe prawdy katechizmu, podczas gdy matka uczyła ich modlitwę. Jako dziecko Piotr podjął naukę w szkole misyjnej. Okazał się być wyjątkowym i pracowitym uczniem. Chłopiec miał przy tym szczególnie żywy temperament. Był troskliwy i pomocny. Przykładowo wspinał się na palmy, by zbierać orzechy kokosowe i ofiarować je starszym mieszkańcom wioski. Mimo że jako syn wielkiego wodza mógł oczekiwać, by to inni przyszli im z pomocą. W 1930 roku proboszcz miejscowej parafii zasugerował ojcu Piotra, że jego młodsi synowie mogliby przygotowywać się do kapłaństwa. Puja odpowiedział jednak: myślę, że nie nadszedł jeszcze czas, aby jeden z moich synów lub inny mężczyzna z tej wioski został księdzem. Ale jeśli chcesz wysłać go do szkoły katechetycznej w Talili Gap, to się zgadzam. Wkrótce po tej rozmowie Piotr z radością rozpoczął przygotowanie do pracy katechisty w Kolegium Świętego Pawła. Dzieląc czas na naukę i ćwiczenia duchowe, pracował także fizycznie w szkolnym gospodarstwie rolnym. W tym okresie dał się też poznać jako radosny towarzysz i człowiek pojednania. W 1934 roku Piotr Torot otrzymał od biskupa krzyż katechetyczny i został odesłany do swojej rodzinnej wioski, aby tam pomagać w pracy ewangelizacyjnej. Nie szczędził sił. Katechizował dzieci, formował dorosłych, przewodniczył spotkaniom modlitewnym, przygotowywał liturgię niedzielnych mszy świętych, pomagał przygotowywać się do spowiedzi świętej. Ponadto gorliwie zwalczał czary, które były praktykowane przez wielu, nawet przez katolików. W 1936 roku Piotr poślubił Paulę Jawarpit, młodą kobietę z sąsiedniej wioski. Zbudowali przykładne, chrześcijańskie małżeństwo, przepełnione miłością i szacunkiem. Życie Piotra i jego rodziny zmieniło się w 1942 roku. Wtedy to, podczas trwającej II wojny światowej, Japończycy najechali Nową Gwineę i bardzo szybko umieścili większość księży i zakonników w obozach koncentracyjnych. Będąc osobą świecką, Piotr mógł pozostać w swojej wiosce, ale musiał podjąć nowe zadania. Animował liturgię, chrzcił, przewodniczył pogrzebom, od ukrywającego się kapłana przynosił komunię świętą i rozdawał ją wiernym. W lesie zbudował z gałęzi kaplicę, gdzie przechowywał naczynia liturgiczne. Gdy Japończycy zwrócili się także przeciwko katolikom świeckim, naciskając na nich, by porzucili wiarę i wrócili do poligamii, Piotr zaprotestował. Przeciwstawił się nawet swojemu bratu Józefowi. Wtedy też po raz pierwszy został zatrzymany. Widząc determinację męża, żona Piotra coraz bardziej objawiała się, że jego determinacja zagrozi ich rodzinie. Usłyszała wówczas: jeśli będę musiał umrzeć, to umrę za Królestwo Boże w naszym narodzie. W tym czasie Japończycy, kontynuując swoją politykę, wydali zakaz celebracji liturgicznych. Pomimo to Piotr po opuszczeniu więzienia nadal działał w ukryciu jako katechista. Na skutek donosu został jednak zatrzymany i trafił do obozu koncentracyjnego. Podczas przesłuchania przyznał, że dzień wcześniej prowadził spotkanie modlitewne. Wyznał także swój sprzeciw wobec bigamii. Jak później powiedział odwiedzającej go rodzinie: dla szefa policji była to moja główna zbrodnia. Więzień był przetrzymywany w małej celi, bez okien. Chociaż był traktowany gorzej niż inni więźniowie, do końca pozostał pogodny. Został zabity przez japońskiego lekarza, który 7 lipca 1945 roku
podał mu zastrzyk z trucizną. Piotr Torot został pochowany na cmentarzu w Rakunai, a jego grób stał się szybko miejscem pielgrzymek. Podczas swojej wizyty duszpasterskiej w Oceanii w 1995 roku papież Jan Paweł II beatyfikował Piotra Torot. Opisując jego życie i śmierć, mówił: skazany bez procesu, spokojnie znosił swoje męczeństwo, podążając śladami swego mistrza, Baranka Bożego, który gładzi grzechy świata. On również był prowadzony jak baranek na rzeź. Niemniej jednak to ziarno pszenicy, które po cichu wpadło w ziemię, przyniosło plon w postaci żniwa błogosławieństw dla kościoła w Papui Nowej Gwinei. Dzięki Duchowi Bożemu, który w nim mieszkał, odważnie głosił prawdę o świętości małżeństwa.